Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na komiksowy unboxing na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam, abyście skorzystali z linków na dole w opisie filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów społecznościowych, ewentualnie wesprzeć moją twórczość, jeżeli podoba się Wam to, co robię. Dzisiaj mam dla Was unboxing komiksowych nowości, bo one są jeszcze z tego miesiąca, jakby nie patrzeć, mimo że jest już końcówka. Oczywiście od Egmontu. Paczka jest, no powiem szczerze, dość ciężka. I może przekonajmy się, co też w niej się znajduje. Bo ja sam troszeczkę jestem ciekaw. Dobrze, jest oczywiście zapieczętowana, masywna, ciężka, bym powiedział. I powoli dostańmy się do wnętrza. I zobaczmy, jak to się tam prezentuje. Opakowane w folię dodatkowo. Ja sobie przestawię tutaj na bok może. I tak mi będzie pewnie łatwiej to wszystko po kolei wyciągać. I pierwszą pozycją, jaka tutaj do mnie wylądowała, już Wam pokażę, to jest DC Liga Super Pets. Wielka psota. No powiem szczerze, jestem zaskoczony i ciekaw tą pozycją. Teraz chyba film jakiś czy serial ma wejść do kin. Może to być całkiem przyjemne. Superbohaterskie zwierzaki. I kto wie jak to będzie się prezentowało, prawda? Także fajna sprawa, powieść graficzna. Dalej idziemy i mamy, co my tutaj mamy? Mamy Śnienie Sandmana Uniwersum. Bardzo fajne. Powiem szczerze, jeśli chodzi o to najnowsze Sandman Uniwersum, to jest dla mnie akurat najciekawsze z tych wszystkich, które się pojawiły. No nie licząc oczywiście Hellblazera, z tego względu, że Hellblazer, tak jak wiemy, jest bardzo przeze mnie lubiany. To jest bohater, którego ja sobie bardzo cenię i bardzo szanuję. I ten komiks prezentuje się właśnie w taki sposób, jak widzimy. Także tutaj na pewno będzie ciekawie. Rysunki, widzę, już są spoko. Mówię, ciekawa historia. Na pewno będę się przy tym dobrze bawił. Akurat Sandmana tego podstawowego czytałem całego i mi się podobał, tak? Idziemy dalej, co tutaj jeszcze wydobędziemy. Jest też to, co już się troszeczkę u nas popojawiało w internetach, ale na pewno też będę chciał się z Wami podzielić. Kolejny DK set, DC Aced, czy jak to woli, Martwa Planeta. No, to jest rewelacyjna seria. Naprawdę, cholernie mi się podoba, przyznam szczerze. I nawet ten ostatni tom, który niby miał być trochę taki słabszy, ja tam znalazłem troszeczkę, że tak powiem, dobra w tym komiksie. I mówię, spodobał mi się bardzo, mimo wszystko. Także tutaj też na pewno będzie dobrze. Ciekaw jestem dalszych losów bohaterów w związku z tą całą plagą zombie i nie tylko, prawda? Ktoś, o, już jest i Konstantin, Dr. Fate, także już jestem w domu, już to lubię. John Constantine musi być, nie da się ukryć. Idziemy dalej. I mamy tutaj, zaraz wydobędę te folie bąbelkowe wszystkie. No i mamy, wow, też się cieszę, że udało się. I mamy najnowszego Kajko i Kokosza, tom 4 Integral. Świetnie, po prostu rewelacja. Wszystkie wcześniejsze mam, oczywiście możecie je znaleźć na moim kanale, gdybyście chcieli. No tutaj będzie czytane, nie ma co. Rewelacja. Widzę, że też znowu jest ogrom materiałów dodatkowych. Naprawdę to jest niesamowita kopalnia wiedzy, jeżeli chodzi o w ogóle Janusza Hristepa i ogólnie Kajko i Kokosza oraz całą twórczość Mistrza Christy. Także świetnie, naprawdę z tego się mega cieszę. No i tutaj dalej jeszcze co mamy? Mamy jeszcze Sixteen, czyli drugi tom bardzo fajnej serii, powiem Wam szczerze. Dla młodszych co prawda, ale ja się bawię przy niej przednio. I pierwszy tom mi się podobał, nie ukrywam. Jak dla dzieciaków niby, ale bardzo przyjemna naprawdę pozycja. Także zobaczymy, dalsze losy, tam się kończy ciekawie tom pierwszy. Zobaczymy, co się wydarzy w kolejnym, prawda, tomie. Bo zakończenie było takie trochę cliffhangerowe, bym powiedział. I jeszcze mamy, muszę tutaj sobie pomóc troszeczkę, i mamy jeszcze ostatnią pozycję. Jest to Książęta Demony. No akurat tutaj to ja jestem mega zadowolony. To jest rewelacyjna seria. Powiem Wam szczerze, że pierwszy tom tak mi się bardzo podobał, że to jest głowa mała. To jest po prostu mistrzostwo świata.
Jedna z lepszych serii w ogóle, jakie czytałem ostatnim czasy. Muszę to przyznać. Obok Blueberry'ego zaraz, o którym też już wiecie. No i nie wiem, czy to nie pójdzie na pierwszy ogień, ale żałuję, że one są trochę takie cienkie mimo wszystko i to tylko 3 tomy będzie. Za krótkie. Ta seria zdecydowanie powinna mieć no takie już wręcz bym powiedział komiksy i się ciągnąć, co ciągnąć, już wręcz powiedziałbym w nieskończoność. Także tak się prezentuje ta właśnie kolekcja, którą tutaj możecie zobaczyć. Bardzo fajna paczka. Zapoznam się z tymi materiałami i oczywiście dam Wam znać. Oczywiście dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Zachęcam Was przede wszystkim do tego, abyście zasubskrybowali mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Pamiętajcie, żeby komentować, polubić, udostępnić. Będzie mi bardzo miło. No i co? Zabieram się za montowanie i czytanie między innymi też. Także trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!